Gdy pierwsze zobaczyłem ten zestaw, moje skojarzenie od razu było z Need for Speed Most Wanted. Gdy otwierałem ten kanał, moje pierwsze oczekiwanie było Need for Dobry Kloc. I powiem wam szczerze, w obydwu tych przypadkach ten zestaw nam pomoże. Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś znów witamy się z klockami blockami, moi drodzy, i z serią The Collection. Nie pierwszy raz ona się tu pojawia, ale jeszcze chyba, powiem wam szczerze, nigdy nie było aż tak dobrze jak dziś, bo mamy tu nie tylko dobry kloc, ale i dobry konstrukt, ale może po kolei i zacznijmy sobie od faktycznego początku, pudełeczka i tak dalej. Na starcie bardzo chciałbym pochwalić opakowanie, bo jest ono naprawdę spore. Już w sklepie może robić do wrażenie, że mamy do czynienia z porządnym zestawem. Całkiem słusznie zresztą. Co też ważne, w środku ono miało też tą tekturową wytłoczkę, taką tekturową szufladkę. W związku z tym klocki, instrukcja, wszystko przyszło, było w stanie perfekcyjnym. Ba, był tam też separator, więc już pierwsze wrażenie. Zresztą ono często w blockach jest bardzo pozytywne i nie inaczej było tym razem. Tutaj wszystko jest pozytywnie, a tutaj też wszystkie zestawy pokazane, co mi się niesamowicie podoba. I szczerze, chciałbym widzieć coś podobnego w pozostałych firmach klockowych, takich oczywiście jak Kobi czy Lego, bo przypomina mi to też chociażby lata 90., gdzie właśnie takie plakaciki były chociażby z zestawami pokazanymi wszystkimi, a teraz tego nie ma. A blocki to mają. Wielki plus na start. Ale do zestawu. No i moi drodzy, wracając do zestawu, z czym my się tutaj spotykamy? No powiem wam szczerze tak, no ja słyszałem, że w tym roku mandaty miały pójść w górę i taryfikator miał poszybować, ale żeby od razu ze snajperką, moi drodzy, za 20 na godzinę przekroczenie? Oj, to ja się muszę zastanowić, czy faktycznie warto, czy chyba jednak będę jeździł zgodnie z przepisami. O tym, że auta w serii The Collection naprawdę mi się podobają, już kiedyś mówiłem, moi drodzy, i dzisiaj spotykamy się, no tak naprawdę, znów z dobrymi pojazdami. Faktycznie był tu dość liczny blister naklejek i wszystkich nie nakleiłem, co możecie zobaczyć sobie tutaj. Natomiast faktycznie darowałem sobie wszystkie te naklejki, które na przykład kazałyby mi tutaj na boku pozaklejać, no bokiem po prostu, wiecie, te elementy i powodować, że będą niewykorzystywalne. Natomiast od początku mówiłem, że niesamowicie podoba mi się tutaj ta grafika z tą panią i jej nie mogłem się powstrzymać. Również i tutaj The Collection i ten King, to jest jedyny klocek, który podwójnie zakleiłem, po prostu no ten King tutaj pasuje, tym bardziej, że nasz pan tutaj, jak widzimy, jest to zapewne Romek z rodziny zastępczej, który dorósł i postanowił być królem szos, też ma na klacie napisane King. W związku z tym pasuje mi to tutaj, pasuje mi również kolor oraz wygląd tego wozu. Fakt, on jest taki trochę króciutki, w przeciwieństwie do tamtego. Tamto to jest w ogóle mistrzostwo, ale do niego zaraz przejdziemy. Ale mimo wszystko jest, moi drodzy, pomimo tej krótkości, nie jest w sensie tak, że mi tutaj coś faktycznie przeszkadza. Chciałbym mocno docenić tutaj jakby kunszt też budowania, ale to o tym, ale do niego przejdziemy też bardziej przy tamtym pojeździe. Ten jest od po prostu ok. Możemy zajrzeć sobie do środka, brak fotela, no oni tak po prostu w blockach robią. Jest tutaj i kierownica, no i możemy tutaj usadowić naszą minifigurkę i ona po prostu wtedy jest tym królem i może przed tą policją uciekać. Jeden niestety minus, we fryzurce nie wejdzie. To wam jeszcze właśnie chciałem teraz pokazać. Musimy niestety zdjąć jej tą fryzurkę i postać musi być łysa, jak Vin Diesel w oczywiście Szybkich i Wściekłych, moi drodzy. Więc tak to wygląda. Mamy również tutaj, co ciekawe, bo tak jak już wspominałem, no blocki stają się coraz lepsze, chociażby idą w lepszą detalowość. No właśnie, miałem to wam pokazać, bo oprócz snajperki, bardzo dobrej broni, do której też jeszcze wrócimy na sekundkę, mamy tutaj do wyrwania jeszcze radyjko, a że dwie lornetki, spójrzcie, jak ta lornetka się mocno różni od tej z Lego, jest po prostu solidniejsza, poważniejsza, chciałoby się rzec. No, jakość wykonania jest taka, że nawet w jakichś wojskowych modelach Kobi bym śmiało ją widział. No i jeszcze tutaj taki boksik, nie wiem, jakaś skrzyneczka z narzędziami, być może do skręcania z tej kolczatki. Ta kolczatka oczywiście nie wiadomo jak dosłowna nie jest, ale myślę, że te kolce mimo wszystko mogłyby spokojnie przebić tutaj, no właśnie, mogły przebić chociażby koła tego motoru. Przyznam się szczerze, ten motor jest elementem, który naprawdę mocno mnie zaskoczył na plus. Spodziewałem się, że będzie słabo, łącznie z tym, że jak miałem wkładać te koła, spodziewałem się, że tutaj te elementy, a widzicie, teraz mi to już w ogóle wyjść nie chce, aha, bo tu włożyłem, dobra, to już nie będę kombinował, dobra, to mi wyszło łatwo. Spodziewałem się, że niestety te elementy, chociaż blocki są twardsze niż Lego, ale wiecie, trzeba to wsadzić taki sposób tutaj dość brutalny. O, bałem się, że one mogą mi tutaj niestety popękać. Nic bardziej, moi drodzy, widzicie, co się tutaj dzieje? Musimy lekko odchylić i tu. Nic bardziej mylnego. Wsadziłem, nic nie popękało, wszystko działa.
a model motora po prostu pozytywnie mnie zaskoczył. No może ta antena trochę dla mnie zbyt duża mi nie pasuje, ale jest to mój osobisty zarzut, w sensie wam już niekoniecznie musi to nie pasować. Mamy również tutaj tarczę policji, którą oczywiście policjant może dzierżyć. Niestety na niej jest naklejka i tu mnie trochę boli, bo jednak na takich elementach to powinien być nadruk, zresztą wszędzie powinien być. No ale to już jest stały zarzut do wszystkich naklejek, nie tylko w tej firmie, ale i we wszystkich. Bardzo ciekawe zrobiona szyba, z którą nie spotkałem się absolutnie w żadnej innej firmie. Spójrzcie, jak to wygląda. No i ona jest przyczepiona tu. Bałem się, że ten motor faktycznie będzie słabszy jakościowo i tu się może coś źle dziać, a jest naprawdę okej. Okay. Zarzut mógłbym mieć natomiast, że tutaj spójrzcie, jak jest równowaga zrobiona. No tarczę nie mogę dobrze dopiąć, nie to, że się nie trzyma, po prostu jej sam dobrze nie dopinam. Zarzut, jaki mógłbym jeszcze tutaj mieć do motora, to spójrzcie. Tu właściwie cała waga została po jednej stronie zrobiona i naprawdę nie jest łatwo ustawić ten motor, by on stał. Tutaj zdecydowanie blocki powinny coś po drugiej stronie dorobić dla wagi, żeby on się po prostu lepiej trzymał. Nie jest tak, że się nie da, ale jest naprawdę ciężko. Kilka razy mi się już udało. O, teraz chociażby widzicie, ale mówię, wystarczy waliąc tu i się po prostu przewraca. Tego mi trochę szkoda. Natomiast, moi drodzy, mamy jeszcze policjantów i oni są naprawdę spoko. Bardzo podoba mi się gnat ten. On jest też wyrywany tam do tego blisterka, ale jest poważny. Widzę go w łapach w ogóle jakiegoś robokopa czy coś takiego. No tutaj policjant również ma snajperkę. Jak widzicie, to nie są przelewki te pościgi, moi drodzy. The Collection to nie jest, jak widzicie, seria o miłych miłym parkowaniu na Carrefourze, na parkingu. Nie, 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 moi drodzy, są poważne wyścigi. Czapka też poważna. Ciut być może zbyt duża. Buźka też. Wszystko tu jest poważne. W ogóle nie wiem, czy widzicie, jak te kieszenie też ładnie się błyszczą w stosunku do całego torsiku. Jest naprawdę tutaj ok, dalej zarzut do tego, bo faktycznie przy jednej figurce nawet mi się zdarzyło, mówię tu o nóżkach, które z tyłu powinny być moim zdaniem zamknięte, kilkanaście, jak nie kilkaset razy tak ruszałem i w końcu jedna wypadła. Wiem, że to takie czepialnictwo jest, no bo kto kilkaset razy tak rusza sobie, w ogóle kto bawiąc się rusza, no praktycznie nikt. O, widzicie, nawet teraz wypadło 30-40 ruchów i to po prostu zdarza się, że wypada, ale na przykład tylko w tej figurce, bo w tej już nie. Jednakże wiecie, staram się maksymalnie testować te klocki i wam pokazywać wszelkie za i przeciw. Tu jak widzimy, druga buźka też, policjant z wąsem, torsik, wszystko to samo, jest ok, jak najbardziej. Natomiast, moi drodzy, to co chciałbym wam najbardziej zachwalić, to jest ten wóz. Przyznam wam się szczerze, celowo na nim nie naklejałem naklejek, po prostu kusiło mnie, ale jak zdejmiemy sobie te koguty, spójrzcie, mamy normalnie jakiegoś od razu Mustanga. Poważny pojazd, który, powiem wam szczerze, zupełnie serio, wyglądem nie wstydziłoby się może nawet Lego tego wyglądu. Wygląda naprawdę poważnie, wygląda naprawdę potężnie. Czuć w ogóle, naprawdę jest też ciężki, bo blocki, no czy to dobre, czy to nie, ma tę tendencję do plejtowania, w związku z tym tu naprawdę jest dużo klocków nadźgane. Czuć tą masę w rękach, naprawdę wygląda poważnie, wygląda masywnie, wygląda po prostu bardzo dobrze. Z tym jeszcze białym wykończeniem, pociągniętym białym paskiem, naprawdę nie jakby wyszło takie coś z Lego, to szczerze powiem wam, też bym się pewnie na to skusił. Jedyny zarzut, który tak naprawdę mógłbym tutaj mieć, no to mi się średnio podoba wykończenie, że ono tak tu wchodzi, ale to jest tak, jak jeszcze raz mówię, moja prywatna, wiecie, tutaj moja prywatna jakby no już wizja tego, że wolałbym wyglądało to inaczej. Tak jak już mówiłem, tutaj mamy pewne fajne wykończenia, tylko nie wiem, czy widzicie, tutaj jest jeszcze upchany 1:1 plate gdzieś tam w środku. Mogli zostawić puste, a tu spójrzcie, każdą przestrzeń starano się wypełnić, czyli po prostu czuć, że się starają i to jest niesamowite. Przy czym zazwyczaj mówiłem, że czuć, że się starają i w ogóle fajnie i fajnie, ale tu im naprawdę, moi drodzy, wyszło. Spójrzcie jeszcze, jak tu postanowiono to ładnie wykończyć, czyli nie olano dołu. Nie, naprawdę jest świetnie, jeżeli chodzi o ten pojazd. I ja bym go śmiało widział w innych firmach, nawet takich jak Lego. On po prostu budzi mój respekt i przed taką policją to ja bym się na pewno zatrzymywał, nawet jakby mi nie machali, moi drodzy. Więc w zestawieniu tych dwóch autek to wypada zdecydowanie lepiej. Ale powiem wam szczerze, ogólnie ten zestaw wypada chyba najlepiej ze wszystkich blocków, które ja dotychczas miałem w ręce. Widzę, no to, że muszę się jeszcze bardziej przyjrzeć, natomiast widzę też trochę różnicę między zwykłymi blockami, takimi klasycznymi, tak jak była ostatnio remiza, a jednak tą serią The Collection. Widzę, że w serii The Collection oni naprawdę wszystkie poty tutaj z siebie dali, by było jak najlepiej, by było to jak najlepiej wykończone, jak najlepiej zrobione i to naprawdę tutaj widać. A patrząc na cenę tego zestawu, jak i całość, ej, naprawdę, naprawdę, moi drodzy, jest świetnie. Powiem wam szczerze, i te zestawy mają sens. Naprawdę widzę, widzę, kurczę, tutaj, jak się tym bawię, zresztą widzę, no ja to będę zaraz zrobił przecież, bo serio, mamy tu do czynienia z absolutnie 9 na 10 i z zestawem, który
praktycznie Lego nie ustępuje, więc wielkie brawa za ten zestaw. Natomiast moi drodzy, co jeszcze ważne, no to zostawcie subskrypcję, bo oczywiście nie są to ostatnie blocki na tym kanale, będę się im dalej przyglądał, bo pamiętajcie, że pomimo tego, że w zeszłym roku zajęli u mnie pierwsze miejsce w top 7 alternatyw do Lego, to trzeba ich pilnować, by nie spoczęli na laurach. Myślę, że nie spoczną, więc no, zostańcie dłużej na tym kanale, nadróbcie sobie też inne blocuszki, a ja cóż, idę się naprawdę tymi świetnymi pojazdami bawić. Dzięki, że byliście. Bye!